10 lat temu w Legnicy powstała pierwsza państwowa uczelnia wyższa. Obecnie jest jedną z największych w Polsce. W tym czasie mury opuściło 12 tysięcy studentów. Z okazji dziesięciolecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy dzisiaj odbyło się tam uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni. Dokładnie w 1998 roku Rada Ministrów wydała stosowne rozporządzenie o utworzeniu w Legnicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Uczelnia od Skarbu Państwa otrzymała kompleks po byłych wojskach Federacji Rosyjskiej. Profesor Stanisław Dąbrowski, który był pierwszym rektorem uczelni, czas jej tworzenia wspomina z rozbawieniem, a zarazem z łezką w oku. Kiedy zaczynaliśmy, kiedy ja wszedłem z ówczesnym ministrem na ten plac, to on mi się zapytał, jak ja sądzę, ile to będzie kosztować remont tego wszystkiego? Ja mówię, najlepiej, gdyby to weszło do Narodowego Planu Gospodarczego, bo wówczas jest to zarejestrowane w wielkich inwestycjach. Ja mówię, to sobie wybij z głowy. To ile to będzie kosztować? Ja mówię, około 100 milionów złotych. To on mówi, wiesz, mam bardzo teraz za 15 minut samolot właściwie, muszę szybko wracać do Warszawy. Na tym się skończyła dyskusja. W tej chwili jest zainwestowanych tu ponad 70 milionów złotych. Czyli moje kalkulacje były bliskie stanowi faktycznemu. Obecnie na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych kształci się ponad 8 tysięcy studentów. Z każdym rokiem przybywają nowe kierunki. Do wyboru jest ich 8 i 23 specjalizacje. Kierunek przyciągnął mnie tutaj właśnie na tą uczelnię. No i chęć poznania nowego miasta, nowych ludzi, znajomości na całe życie. Można by powiedzieć, czy można by się zastanawiać, czy dziesięciolecie to już jest aż tak dostojny jubileusz. Niemniej od czegoś zawsze trzeba zaczynać, żeby móc świętować jubileusze bardziej godne. Ale 10 lat to jest duży odcinek czasu i uczelnia bardzo wiele w tym czasie zrobiła, o czym chyba nie muszę zapewniać, to jawi się w kamerze. Patrząc na inne uczelnie, to można powiedzieć, że jesteśmy jeszcze wciąż uczelnią bardzo młodą. Mamy świadomość tego, że inne mogą się pochwalić kilkusetletnimi tradycjami. Dla nas jest to wielkie osiągnięcie, dlatego że rozpoczynaliśmy praktycznie od zera, organizowaliśmy tą uczelnię od podstaw, bez bazy materialnej, bez pracowników dydaktycznych, bez wykładowców itd., itd. I po tych 10 latach możemy się już pochwalić pewnym dorobkiem. Z okazji jubileuszu otwarto wystawę, na której zaprezentowano największe osiągnięcia uczelni.